dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, że mi opłacili 14 wieczorem czasu. Tak się Państwo przybyli. Witam Państwa na otwarciu wystawy pokonkursowej zorganizowanej z okazji konkursu zorganizowanego z okazji 660-lecia naszego miasta. Konkurs objął patronatem prezydent miasta Olsztyna. Serdecznie go witam, pan Piotr Grzymowicz. I zapraszam tutaj bliżej na siebie, panie prezydencie, dlatego że to ważna uroczystość, ponieważ ten konkurs, który był konkursem ogólnopolskim, już przez sam fakt swojego istnienia spowodował zainteresowanie naszym miastem, jego historią, najważniejszymi wydarzeniami naprawdę w całej Polsce. Jeszcze raz dziękuję, że pan prezydent objął go patronatem i zaznaczę, że jest fundatorem głównej nagrody i nagród dla uczestników kategorii dziecięcej. Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, że nasza placówka, Biuro Wystaw Artystycznych, zorganizowało tak wspaniały konkurs. Dzisiaj możemy podziwiać te prace, które tutaj już są wywieszone, ale przede wszystkim cieszymy się, że tak dużo osób wzięło w tym konkursie udział, bo przecież prawie 140 prac, tak wielu studentów z naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co tym bardziej bardzo nas cieszy, a również przecież to był dosyć duży wymiar ogólnopolski, bo byli artyści zarówno z Warszawy, z Krakowa, z Gdańska, z Torunia czy z Poznania, a więc szerokie grono wspaniałych twórców, wspaniałych artystów, których pracę dzisiaj możemy podziwiać. Ja chciałbym ze swojej strony pogratulować i tym najmłodszym, bo przecież przeszło 60 prac, to były prace dziecięce. Cieszymy się bardzo, że jesteście tak aktywni. Serdecznie dziękujemy za to, że wzięliście udział. Jestem przekonany, że będziecie dalej tak twórczo pracować, rozwijać się i uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, a na pewno postaramy się, ażeby one również były organizowane. No i chciałbym również podziękować wszystkim Państwu, którzy nadesłaliście pracę, którzy przygotowywaliście w tym okresie od grudnia do marca. No a dzisiaj możemy spotkać się na finale. Cieszę się, że również są nasi mieszkańcy, bo na pewno jest co podziwiać i na pewno te wybory, które stały się za przykładem oczywiście ciężko pracującej komisji, na pewno są tymi najlepszymi. Wszystkiego dobrego. Życzę niezapomnianych wrażeń. Jestem przekonany, że to wydarzenie wpisuje się jak najbardziej w kalendarz 660-lecia obchodów naszego miasta. Dziękuję bardzo. Ja widzę też trochę wzrok Kopernika, bo dużo jest też plakatów właśnie związanych z Mikołajem Kopernikiem. Proszę Państwa, tak jak to w konkursie najważniejszy jest protokół z obrad komisji konkursowej. Ogromnie się cieszę, że wszyscy członkowie komisji konkursowej na czele z panem przewodniczącym są. Pozwolą Państwo, że przeczytam protokół z obrad komisji. Obrady komisji konkursowej odbyły się 18 marca 2013 roku. Komisja w składzie 5-osobowym, Gabriela Konarzewska, kierownik referatu kultury Wydziału Kultury i Promocji Turystyki Urzędu Miasta. Witam Gabrielę. Doktor Antoni Grzybek, adiunkt w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witamy serdecznie. Doktor Violetta Kulikowska-Barkasiewicz, adiunkt w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Witamy serdecznie. Tadeusz Bumiewicz, projektant graficzny, artysta plastyk. Rozmawia, ale jest z nami. I jako przedstawiciel byłam też i ja w tej komisji. Jednogłośnie komisja wybrała za przewodniczącego doktora Antoniego Grzybka. Obrady komisji protokołowała Olga Orzełkowicz, specjalista do spraw edukacji i upowszechniania, była sekretarz konkursu. Na konkurs wpłynęło łącznie 138 prac, w tym kategorii profesjonalnej 67, 10 dziecięco-młodzieżowej 55. Dodatkowo wyodrębniono 16 prac, do których komisja miała zastrzeżenia regulaminowe. Na wstępie komisja wybrała plakaty na wystawę pokonkursową. Następnie z tych plakatów po długiej dyskusji jednogłośnie przyznano następujące nagrody w kategorii profesjonalnej. Jak ja teraz przeczytam protokół, to Państwo już będą wiedzieć,
Ale teraz nie wiem, czy będziemy od razu pęczać. Bardzo proszę, żeby laureaci jeszcze chwilkę poczekali do końca przeczytania protokołu. Ale niniejszym ogłaszamy. Pierwszą nagrodę otrzymał plakat Nikodema Pręgowskiego. Drugą nagrodę plakat Zofii Krześla. Trzecią nagrodę plakat Marty Opalińskiej. Te wszystkie plakaty teraz dokładnie zasłaniamy, panie prezydencie. Tak. Komisja zdecydowała nie przyznawać nagród w kategorii dziecięco-młodzieżowej ze względu na bardzo niski poziom artystyczny tych prac. Z powodów tych komisja mogła wybrać jedynie 6 plakatów, które zostaną wyróżnione udziałem w wystawie pokonkursowej. Ich autorzy to... Jagoda Łódzko, Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie. Czy jest z nami? Jeśli tak, to prosimy bliżej. Ewa Dziewidowicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie. Patrycja Drylak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie. Klaudia Stolarczyk, Aleksandra Domańska, Sandra Daliszewska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie. Anita Wróblewska, Katarzyna Gesek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie. Anna German, Gimnazjum nr 4 w Olsztynie. Wyżej wspomniane dzieci zostaną uhonorowane specjalnymi podarunkami pana prezydenta miasta Olsztyna. Do wystawy pokonkursowej komisja zakwalifikowała oprócz nagrodzonych plakatów w kategorii profesjonalnej 28 prac studentów i absolwentów uczelni artystycznych. I tu następują podpisy. Gratulacje ogromne. Ja tylko jeszcze dodam, proszę państwa, że fakt, że konkurs był ogólnopolski, objawił się również w tym, że na przykład przyszedł konkurs z pięknym wizerunkiem zamku w Olsztynie pod Częstochową. Ale to znaczy, że naprawdę już w samym momencie udziału w tym konkursie cała Polska odpowiedziała na ten apel. I teraz przystępujemy do najważniejszej części naszej uroczystości. Bardzo proszę, panie prezydencie, o wręczenie głównych nagród. Pręgowski, pierwsze miejsce, pierwsza nagroda w kategorii profesjonalnej w otwartym konkursie na plakat promujący Olsztyn ogłoszonym z okazji 660-lecia nadania praw miejskich. Serdecznie gratuluję. Proszę państwa, ja już zdradzam ten nagrodzony plakat. Ten nagrodzony plakat to jest właśnie ten za nami. I ten plakat, jego jeszcze drugą częścią nagrody jest druk tego plakatu. Miejmy nadzieję, że on będzie promował nasze miasto też i na Słupach, na różnych miejscach w całej Polsce. Druga nagroda, panie prezydencie. Drugą nagrodę w kategorii profesjonalnej w naszym konkursie otrzymuje pani Zofia Krześlak. Pani Zofia przybyła aż z Poznania. Jest studentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Trzecia nagroda. Trzecią nagrodę otrzymuje pani Marta Opalińska. Pani Marta jest magistrantką, mogę tak powiedzieć, Wydziału Sztuk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I teraz bardzo prosimy dzieci, te dzieci, które zostały wyróżnione udziałem w konkursie. Czy te dzieci są, które wyczytałam już protokołem, bo ich jest dość sporo. Dzieci mają pierwszy dzień ferii, tak się tego obawialiśmy. Tak, obawiać nie wiedzieliśmy, tak. Tak. To znaczy nie wiem, no tak. Jagoda Łódzko. Dziewczynka, tak? Tak. Szkoła podstawowa numer 2. Jest, nie ma. Tak. Tak jest. Ewa Dziemidowicz. Nie ma. Proszę się nie obawiać, my tak. To wszystko... Joanna Sendrowska. O, to jest pani chyba dyrektor. Przepraszam, tak, chcieliśmy podziękować pani dyrektor, tak. Wiesz? Aha. Ale nie wiemy, też, czy jest. Też ma pierwszy dzień ferii. No tak, tak, na feriach jest dzisiaj. Patrycja Grylasz. Zobaczymy. Klaudia Stolarczyk. Klaudia Stolarczyk. Aleksandra Domańska. Tak.
Sandra Daniszewska. Anita Wróblewska. Katarzyna Gesek. Janna German. Jest. Proszę Państwa, ogromnie dziękujemy. Chcę powiedzieć, że ta wystawa w Galerii WWA będzie czynna do 9 kwietnia. Myślę, że oglądana, bo ten Olsztyn na plakatach naprawdę jawi się nam z różnych stron i z tych stron zabytkowych, historii Olsztyna, ale też jest takiej bardzo współczesnej. Więc wszystkie plakaty warto podziwiać, nie tylko te nagrodzone, ale też i te wyróżnione w konkursie. I też są plany, by ta wystawa wędrowała dalej. Ma być według zapewnień pana dyrektora Marka Ciesielskiego nawet w Centrum Handlowym Alfa. To jest takie miejsce, jako galeria bardziej odwiedzane niż może nasza galeria, więc cieszymy się bardzo. Ale też powędruje, miejmy nadzieję, nie tylko w region, a nagrodzony plakat też i po prostu powiedzmy sobie w świat, tak jak nasze kochane miasto. Jeszcze raz ogromnie, ogromnie dziękuję. Czy są dyrektorzy szkół, których zapraszaliśmy? Nie, tak. Czy są dyrektorzy szkół, których dzieci wzięły w konkursie? No też na pierwszy dzień ferii można to zrozumieć. Ja Państwu ogromnie, ogromnie dziękuję za przybycie. Media proszę o informowanie o wizerunku naszego miasta w postaci właśnie promocyjnego plakatu na 60-lecie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja w swoim Państwa imieniu podziękuję serdecznie Pani Dyrektor i całemu zespołowi naszego Biura Wystaw Artystycznych i wszystkim, którzy przyczynili się, że powstały te prace, że możemy dzisiaj uczestniczyć w finale i że będziemy mogli je podziwiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypomniało nam się coś bardzo ważnego. Dzisiaj Wielki Czwartek, już tuż święta wielkanocne, więc z tej okazji pan prezydent, wspólnie z panem prezydentem życzymy Państwu wiosennych, ciepłych świąt wielkanocnych, radosnych, rodzinnych, pogodnych. Poszlijmy trochę przez te święta i zapowitajmy wreszcie wiosnę. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Cudnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Co? Czy nie? No tak.